Jedna kobieta, 7000 kilometrów, 11 krajów. To Sasza Dęcz. Leci z północnych krańców syberyjskiej tundry na zachodnie wybrzeża Anglii, do Slimbridge. Robi coś, na co nikt wcześniej się nie odważył. Morze poza ptakami. Tyle, że Sasza leci na motoparalotki. I tak narodził się projekt Flight of the Swans, czyli lecąc z łabędziami. Liczba bewików zimujących w Europie w ciągu ostatnich 20 lat spadła z 29 tysięcy do zaledwie 18 i ciągle spada. Sasza, my wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć dlaczego. Najlepszym sposobem, żeby się tego dowiedzieć, jest spojrzeć na świat z punktu widzenia bewików, migrujących bewików. Dlatego Sasza leci ich szlakiem. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje nam planów, już 22 października Sasza wyląduje w Polsce. Tutaj dołączą do niej piloci z Black Wings Team, z którymi my, Stowarzyszenie Ptaki Polskie, organizujemy polski etap tego niezwykłego projektu. Pierwszy przystanek to Goniąc nad Biebrzą, w Biebrzańskim Parku Narodowym. Potem Bydgoszcz i Nakło. Wreszcie Słońsk w rejonie Ujścia Warty. Łącznie około 800 kilometrów. Do szczęścia potrzebna jest nam pogoda i pieniądze. Pieniędzy potrzebujemy, żeby sfinansować pobyt Saszy w Polsce. Saszy i jej ekipy naziemnej. Łącznie 15 osób, którym chcielibyśmy zapewnić noclegi, wyżywienie, transport. Każde 10 zł się liczy, bo każde 10 zł może nas zbliżyć do rozwikłania tajemnicy ginących łabędzi. Przyłącz się do nas, pomóż Saszy i zagrożonym łabędziom. Zaangażuj się, bądź na ptak.